Witajcie w Ten News, telewizji Liceum Ogólnokształcącego nr 10 we Wrocławiu. Zapraszamy Was na podsumowanie wydarzeń z września i października. No to co? Zapraszamy do odcinka. Dnia 12 października w naszym liceum odbyły się wybory na przewodniczącego samorządu szkolnego. Głosowanie zostało zorganizowane przez szkolną telewizję Ten News. Przy udziale dużej liczby uczniów wygrał Piotr Łomotowski z klasy 3 FN. Gratulujemy Piotrowi oraz wszystkim kandydatom za przyjęcie udziału w wyborach oraz w debacie, która odbyła się 11 października. W dniach 20 i 21 września uczniowie z klas drugich wyjechali na wycieczkę do Srebrnej Góry. Mieli tam w planach zwiedzanie Fortu Ostróg lub zwiedzanie Twierdzy Srebrnogórskiej, a także różne atrakcje takie jak zjazd na linię z mostu oraz ścianka wspinaczkowa. Uczniów na początku czekała długa i męcząca droga na Srebrną Górę. Gdy już się z tym uporali, stanęli przed bramą fortu i słuchali z zainteresowaniem historii tego miejsca od miejscowej przewodniczki. Po otwarciu wrót ukazał im się wysoki żołnierz ubrany w mundur. Kazał się ustawić w szereg i kategorycznie zabronił trzymania rąk w kieszeniach. Oprowadził uczniów po całym forcie, ukazując różne pomieszczenia i tunele, w których trzeba było mieć głowę nisko. Potem wszyscy zmęczeni udali się na ognisko. Po ognisku wyruszyli w podróż do wysokiego mostu, z którego mogli się spuścić na linię. Nie wszystkim jednak starczyło odwagi, ponieważ most był stosunkowo wysoki. Za to mogli też powspinać się na ściance wspinaczkowej, która też była osadzona na ścianie mostu. Uczniowie wykończeni udali się już na ostatnią wędrówkę, żeby zobaczyć piękny widok okolicy. Tak oto wyglądała integracja klas drugich. Uczniowie i nauczyciele byli bardzo zadowoleni z wycieczki, ponieważ oprócz świetnie spędzonego czasu mogli się oderwać od szkolnej rutyny. 22 września miała miejsce integracja uczniów klas pierwszych. Odbyła się ona w Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu. Myślę, że nie musimy podkreślać, jak ważna dla pierwszaków jest integracja. Uczniowie wszystkich klas pierwszych podzielili się na dwie grupy. Pierwsza połowa uczestniczyła w grze zespołowej, intensywnie poszukując ukrytych kodów QR, aby zwyciężyć zaciętą rywalizację o nagrodę główną, czyli wycieczkę klasową. W tym czasie druga grupa spędzała aktywnie czas na dworze, tańcząc belgijkę, grając w sportowe konkurencje, czy po prostu poznając się poprzez rozmowę. Później zadania się odwróciły i druga grupa miała możliwość zawalczyć o nagrodę, jaka czekała, w tym samym przypominając sobie trochę historii naszego państwa. Gwarantujemy, że wszyscy świetnie się bawili i zapamiętają ten dzień na długo. 15 października klasa 3 FN wraz z panią Agnieszką Ziłek brała udział w wykładach w Muzeum Narodowym, oglądając dzieła artystów młodej Polski. Mogli zobaczyć dzieła impresjonistyczne, ekspresjonistyczne oraz symboliczne. Uczniowie mogli podziwiać m.in. pełne ukrytych znaczeń malarstwo Jacka Malczewskiego, baśniowe obrazy z elementami dekadentyzmu Witolda Wojtkiewicza, odzyskany obraz Aleksandra Gierymskiego Chłopiec niosący snop, a także portrety słynnych twórców Leopolda Staffa czy Stanisława Wyspiańskiego. Zobaczyli też obraz malarza Ludwika de Lavaux Morze. Kojarzycie któryś z nich z lekcji języka polskiego? Następnie klasa 3 FN udała się na spacer do ogrodu botanicznego w młodopolskich okularach. Zobaczyć mogli jesienne zakątki zieleńca, tropiąc w naturze przejawy tzw. izmów z przełomu wieków. Można było je oglądać do końca października. 27 października mieliśmy okazję spotkać się z mistrzynią olimpijską w sztafecie, Natalią Kaczmarek. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega trud bycia sportowcem, jaką cenę trzeba zapłacić za sukces, ale i o satysfakcji ze zwycięstwa. Zdobyliśmy wiedzę na temat typowego dnia Natalii, podróżach i olimpiadzie w Tokio w 2021 roku, na której zdobyła tytuł mistrzyni olimpijskiej w sztafecie mieszanej kobiecej. Olimpijka opisała swoje emocje przed i jak po rywalizacji, o stresie, który może studzić zapał uczestnika oraz o stresie, który mobilizuje do działania. Mamy nadzieję, że będziemy mieć kolejne okazje na spotkanie z tak inspirującymi ludźmi. Jesteśmy liceum ogólnokształcącym nr 10 i mam przyjemność przeprowadzić wywiad z Natalią Kaczmarek. Cześć. Pierwsze pytanie. Ile lat miałaś, gdy zaczęłaś przygodę ze sportem? No to właśnie, gdy zaczęłam tak profesjonalnie już trenować, to miałam prawie 16 lat, bo jak poszłam do liceum, poszłam jakby do liceum rok wcześniej, bo do szkoły poszłam rok wcześniej. Także miałam 16 lat, nie za wcześnie, ale jakoś tak się rozwinęła moja kariera, że zdążyłam jeszcze osiągnąć sukces. Okej.
Czy poza treningami studiujesz? Tak, studiuję i skończyłam licencjat z fizjoterapii, a teraz jestem na studiach magisterskich ze sportu. I jak godzisz treningi z nauką? No nie zawsze było lekko, na pewno zeszły rok był troszkę dla mnie łatwiejszy, bo wszystko było zdalnie, więc z różnych części świata mogłam uczestniczyć w zajęciach. Normalnie było troszkę trudniej, ale ja jestem też taka obowiązkowa, dosyć ambitna, więc zawsze pisałam do wszystkich wykładowców. Jeszcze zanim gdzieś tam wyjeżdżałam, robiłam dodatkowe prace i udało mi się wszystko zrobić. Dobrze. Gdzie odbyły się zawody, na których pobiłaś swój najnowszy życiowy rekord? Akurat zawody, gdzie był najnowszy życiowy rekord, to był koniec sezonu i to był wrzesień w Chorzowie na Memoriale Kamili Skolimowskiej. Opowiedz o swoich emocjach, które towarzyszyły Ci przy wygranej w sztafecie mieszanej. Ciężko tak przywołać takie emocje. Na pewno pierwsza, która w ogóle się pojawiła, to było niedowierzanie, bo myślę, że nikt, a tym bardziej my nie wierzyliśmy, że jesteśmy w stanie zdobyć złoty medal. Więc na pewno było niedowierzanie, ogromna radość. No i też jak zagrali już na podium Mazurka Dąbrowskiego, to były łzy wzruszenia, ale nadal ogromna radość. I no ciężko opisać takie emocje, ale było ich bardzo, bardzo dużo. Rozumiem. Które miejsca, w których byłaś na zawodach, podobały Ci się najbardziej? Najbardziej? Nie wiem, ja mam bardzo wielu miejscach na zawodach. Na pewno w Polsce najbardziej mi się podoba Stadion Śląski w Chorzowie, bo jest ogromny i zawsze przychodzi mnóstwo kibiców i no, najbardziej nam kibicują, bo jesteśmy w Polsce. Tokio bardzo mi się podobało, tam też było niesamowicie, tylko że nie było kibiców, więc było troszkę pusto. A teraz z ostatnich to super też meeting był w Zurychu, byłam na finale Diamentowej Ligi i tam też było mnóstwo kibiców i piękny stadion, więc też dobrze wspominam. Ale jest mnóstwo miejsc i jest mnóstwo pięknych stadionów, więc ciężko też wybrać najładniejszy. Rozumiem. Jak często widzisz się ze swoją rodziną? Znaczy z moim chłopakiem to na przykład teraz mieszkam i on też trenuje, więc widujemy się dosyć często, bo jest też dobrym zawodnikiem. A jeżeli Kowiecki w Hakulą. A jeżeli chodzi o moich rodziców i rodzeństwo, no to też moje rodzeństwo już się wyprowadziło z domu i mieszkają też zupełnie gdzie indziej niż moi rodzice, więc jest dosyć ciężko odwiedzić wszystkich naraz. No i widuję się niestety z nimi rzadko, bo ja większość czasu jestem na zgrupowaniach i też jak wracam ze zgrupowań, no to staram się, jednak jestem w domu, też trenuję, staram się zaliczyć uczelnię, więc też nie mam za dużo tego czasu, więc no niestety nie widzę się z nimi często. Co najczęściej jesz przed treningami? Przed treningami najczęściej jem jakieś węglowodanowe posiłki, to zależy jaka jest też pora dnia, zazwyczaj rano jem jakąś owsiankę z owocami. A jeżeli chodzi o obiad, no to raczej lekki, może jakaś rybka grillowana i ziemniaczki. Generalnie na pewno staram się nie jeść ciężkich posiłków, żeby na tym bieganiu było mi dosyć lekko. I ostatnie pytanie. Jakie uczucia towarzyszą Ci, gdy stoisz na podium? No właśnie, gdy stoję na podium, to też zależy, w którym miejscu, bo tak jak mówię, jak jest pierwszej grany, jest hymn, to na pewno te uczucia są, jest ogromne wzruszenie. I jak nie grają hymnu, no to też jest ogromne wzruszenie, na pewno już nie aż takie duże, bo no, słuchamy cudzego hymnu. Ale no zawsze na podium są niesamowite uczucia. Teraz też w Tokio było troszkę smutno, można powiedzieć, bo nie było kibiców, a jak są kibice, no to jednak wszyscy razem śpiewają hymn. No i wtedy już jest też ogromna duma i właśnie ogromne wzruszenie. Teraz nie było tych kibiców, ale i tak towarzyszyły te uczucia, tylko może w troszkę mniejszym stopniu. Dobrze, super, dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy za oglądanie. Zapraszamy do kolejnego odcinka. Zostawcie łapki w górę oraz subskrypcję na dole.